Co się stało? Gdzie ja jestem? Gdzie jest mój brat? Noga mnie trochę boli. Widzę go tam. On chyba nieprzytomny jest. Biegnę do niego. Obudź się, obudź! Budź się! Budź! Gdzie jesteśmy? Też nie wiem. Ale w ogóle wiesz, kto nas tutaj sprowadził? Nie wiem. Pamiętam samolot. Pamiętam jakieś wybuchy i nic więcej nie pamiętam. Ja najbardziej pamiętam takie coś, to jak wychodziliśmy ze jedną tylko rzecz. Komunikat kogoś, jakby z głośniku, że ja się obudziłem i zobaczyłem, że cała kabina leży martwa. No i ktoś coś robi. Tylko nie mogę sobie przypomnieć jego twarzy, więc może spróbujmy coś zrobić na razie. Ty zbieraj drzewo, a ja sprawdzę. Ty zbieraj trochę drewna na opał i w ogóle na wszystko, a ja sprawdzę, gdzie my jesteśmy. Poszukaj może jakichś ludzi. No. Okej. Znalazłem coś! Szybko, chodź! Nie ma czasu! Chodź, biegnij za mną! Zbiorę to, może się to na później przyda. Okej, zbierz to! Ja zbiorę na przykład kaktusa, co nie wiem po co, ale będziemy mogli się hodować. Więc chodź już! Moim marzeniem było zostać farmerem. Ale zaczekaj chwilę. Stój, teraz stój. Jeśli tam ktoś jest niebezpieczny. Idziemy dlatego powoli właśnie, a nie krzycząc. Chodź tam. Nie. No proszę, chodź. Aha, chcesz mi trać trochę drewna? Nie to. Znalazłeś stół jakiś? Super. Wow, znam to. Znam to, też taki mieliśmy. Bo nasz tata był tym. Tym. On się ogólnie nie zajmował takimi domami i to na przykład robił, kiedy robił jakieś tam rzeczy do domu drewniane. No i zaczekaj, bardzo musisz zaczekać. Teraz ja dowodzę z powodu, że ja kończyłem szkołę przetrwania. No i chodziłem na jakieś obozy survivalowe. Nie biegamy. Tutaj nie wolno biegać przy zagrożeniu większym. Wiem, się na wysokie punkty jest dobrze, z powodu, że można lepiej spojrzeć, co nie? Świnka! No idź na nią. Nie. Farmer to... Znalazłem to! Idę. Nie idź tam! Daj, ja mam. Ja za mamą. Nie no, ale proszę, nie idź tam. Czekaj, mama. Aha, znajdziemy sobie jakieś pożywienie przed tym, jak tam pójdziemy. Tak. Ale błagam cię, nie zachowuj się tak jakoś dziwnie. Może... Ała! Sorry. Z miecza dostałem prosto w ramię. Moja. No to ty idź ją zabić. Ja pójdę na to. Może nam wystarczy już na jedno łóżko. Mi wypadła jedna. Ja mam z niej tylko tyle materiałów, że wystarczy na ćwierć, a że nie na ćwierć, tylko na 3/4. A dla ciebie? Mi też jedno. No to jeszcze jedno w takim razie. Czekaj, mam dobry pomysł. Możemy wszystkie, no bo ja mam ogólnie 2 wełny, więc łącznie będziemy mogli to przefarbować, ale wpierw, posłuchaj. O! No. Posłuchaj, teraz idziemy na tamtych, co tam są. A my jesteśmy za słabi. O, 2 owieczki. Tak. No to za... Na razie... Jak to owieczki? Krów. Człowiek, jak człowiek jest głodny, to nie myśli o tym, co mówi. Znaleźliśmy opuszczoną wieżę jakąś. Możemy tutaj zamieszkać. Zobacz.
Znalazłam jakąś opuszczoną wieżę. Chodź. To jest opuszczone. Na górze jest wełna. Z niej możemy zrobić łóżka. Ej, to zobaczy to kurt. Co, to jest jakaś skrzynka? Wow, otwórz ją, podzielimy się łupem. Ale skarby, posłuchaj. Na razie nic z tego nie rób, okej? Bo ja wiem, co się najbardziej przydaje w dziczy. Ja chcę tylko sztabkę. I do tego pszenicę. Zawsze chciałam zostać farmerem. Resztę ty sobie weź. Tak, ale bardziej chodzi o to... Okej, ale posłuchaj chwilę tylko, okej? Tutaj masz trochę desek? No to zaczekaj. Nie przetwarzaj i... Albo nieważne. No i posłuchaj. Daj wełnę. Nie, ty zrób mi... Aha, okej, wełna. No to okej, mam 5 białych wełen. Tyle mi starczy. Nie, brakuje jeszcze jednej. Nie, daj. Ty masz też jedną białą? Nie, ale poradzę sobie. Przefarbujesz na czerwono? Tak. No to proszę. Ale po drugie też proszę bardzo, żebyś mi stworzył kilof, okej? A kto chce mieć, kto ma czerwone wyrko? Ja, mój ulubiony. Brakuje nam jednego. Czego? Albo faktycznie nam nie brakuje. Czerwony to mój ulubiony. Okej, no to posłuchaj, mi szybko jeszcze zrób ten, jak to się nazywa? Zrób mi kilof, okej? Nie martw się, nie puszczę cię. Kilof bardzo bym poprosił, okej? Chodź tu. Wrzuciłam wyrko twoje i znowu. To zaczekaj, wpierw idziemy spać, potem idę kopać węgiel, a ty założysz nam jakąś mini farmę, okej? Sprowadzisz na przykład ziemię, okej? Tutaj zostajemy już chyba, co nie? Nie wiem. A nie myślisz, że osoba, której to jest, będzie na nazwę? To jest opuszczona. Ale i tak wody tu nie będzie. Bo się pojawia. Boję się o to, że to jest jedna z wieży tych... Tych strasznych, tych bandziorów, którzy ostatnio obrabowują nasze okolice, obrabowywali coraz częściej. Boję się, że my się rozbiliśmy, no bo mieliśmy lot przez Mediolan. Przedlatywaliśmy przez Mediolan. Nie przez Mediolan, co ja gadam. Przez puszczę przelatywaliśmy. No i w tej puszczy są sławni tacy rabusie. I oni zabijają ludzi. Proszę, tak, no to w ogóle ja będę szedł z ten tego właśnie. Zbieram obozowisko. Nie zbieraj. Zbieram. Nie. Chcę zostać. Chciałem tego uniknąć wczesnego rozdzielania się, ale ja opuszczam to miejsce. Ale czemu ty zabrałeś wszystkie moje zapasy? Jakie wszystkie twoje? No. Proszę, tu weź. No, czemu idziesz? Idę szukać lepszego miejsca. Okej, ale wrócisz do mnie, co nie? Jeśli coś znajdę. Jeśli nie znajdziesz, no to i tak wróć na noc. Łóżko mam przy sobie. Czemu mi zrobiłeś kilof żelazny? To było. O tą stertę piasku. Pomocy!
wow.